Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie zaprezentujemy Wam obsługę sterownika pompy ciepła Rotenso HitMe. Omówimy podstawowe funkcje i przybliżymy ich wpływ na codzienne użytkowanie urządzenia. Zapraszam. Na początek ekran główny sterownika. W górnej jego części wyświetla się aktualna data oraz godzina oraz dodatkowe ikony systemowe. Środkowa część wyświetlacza poświęcona jest realizowanym przez urządzenie funkcjom, takim jak centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa. W dolnej części sterownika wyświetlana będzie informacja na temat pracy sprężarki i realizacji dodatkowych funkcji. A zatem pokażę Wam, w jaki sposób ustawiać docelowe temperatury dla pracy centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Naciskam klawisz w dół, wchodzę w tryb edycji naciskając zębatkę. Przy pomocy przycisków góra-dół ustawiam docelową wartość, zatwierdzając ustawione parametry przy pomocy zębatki. Od tego momentu wyświetla mi się na sterowniku ustawiona przeze mnie temperatura dla centralnego ogrzewania. Gdy natomiast chcemy ustawić docelową temperaturę dla ciepłej wody użytkowej, naciskam klawisz w dół, następnie przechodzę do góry. Klawisz zębatka służy nam w dalszym ciągu do edycji parametru. Przy pomocy przycisków góra-dół ustawiam docelową wartość, zatwierdzając ją zębatką. Od tego momentu urządzenie będzie realizować pracę ze względu na aktualne nastawy. Natomiast warto wspomnieć o tym, że w trybie ciepłej wody użytkowej wyświetla się nam aktualna temperatura w zbiorniku. Ustawiliśmy 35, natomiast aktualna wynosi 23. Oczywiście pompa Rotenso HitMe może obsługiwać dwie strefy grzewcze. Będą się one wyświetlały na ekranie głównym, a zatem przechodzenie między poszczególnymi strefami w dalszym ciągu będzie realizowane poprzez strzałki góra-dół. Druga strefa grzewcza będzie się w tym przypadku wyświetlać w środkowej części sterownika. A zatem przybliżmy sobie przyciski funkcyjne. W pierwszej kolejności omówimy przycisk załączenia oraz wyłączenia trybu pracy. Jak to wygląda z punktu widzenia sterowania? Przy pomocy strzałek góra-dół przechodzę do trybu pracy, który chciałbym aktywować. I na przykład dla pierwszej strefy centralnego ogrzewania przy pomocy przycisku on-off, następnie zatwierdzając ten parametr przyciskiem zębatka, aktywuję pracę urządzenia w tym trybie. Gdy chcę wyłączyć pracę urządzenia w pierwszej strefie centralnego ogrzewania, znowu przy pomocy strzałek przechodzę na ten parametr, przy pomocy przycisku on-off go dezaktywuję. Analogiczna sytuacja w trybie ciepłej wody użytkowej. Przy pomocy strzałek przechodzę na tryb ciepłej wody użytkowej, on-offem aktywuję ten tryb i potwierdzam wartość zębatką. Wyłączenie wygląda dokładnie tak samo. Potwierdzamy wyłączenie. Od tego momentu urządzenie jest w trybie czuwania. O czym warto pamiętać? Za każdym razem, gdy aktywujemy konkretny tryb pracy, ikona animacji znajdująca się nad wyświetlaną temperaturą będzie nas o tym informować. Dodatkowo pojawiła się ikonka w górnej części wyświetlacza, informująca nas o aktualnym stanie pracy wbudowanej pompy obiegowej. Wyświetlana ikona informuje nas wprost, że ta pompka obiegowa nam w układzie pracuje. Kolejny z przycisków funkcyjnych, czyli lupka. Po jej naciśnięciu naszym oczom ukazują się trzy podpunkty. Pierwsza z zakładek aktualny błąd, druga informująca nas o parametrach pracy urządzenia, trzeci parametr to nic innego jak informacja na temat aktualnej wersji oprogramowania urządzenia. I pierwsza z zakładek aktualny błąd. To właśnie w tym miejscu użytkownik zaczerpnie informacji na temat ewentualnie występujących kodów błędów, o których informuje nas urządzenie. Po powrocie, przechodząc do parametru status, naszym oczom ukazują się wszelkie parametry powiązane z urządzeniem. Są to przede wszystkim temperatury w układzie chłodniczym, w układzie hydraulicznym, stany sygnałów wyjściowych, prąd pobierany przez urządzenie, aktualna częstotliwość pracy sprężarki i wiele, wiele więcej. Oczywiście parametry te opisane są w instrukcji obsługi. Wracając przy pomocy przycisku lupka, ostatni z podpunktów to wersja, gdzie wyświetlana jest informacja na temat aktualnej wersji oprogramowania zarówno sterownika, jak i płyty głównej jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej. A zatem wróćmy do ekranu głównego. Warto pamiętać o tym, że pompa ciepła Rotenso HitMe informuje nas o roli tych przycisków funkcyjnych. Zobaczmy, że w dolnej części sterownika wyświetlają się możliwości wykorzystania pewnych przycisków, a zatem powrót do ekranu głównego możliwy jest przy pomocy przycisku lupka. Kolejny z przycisków funkcyjnych to zębatka, czyli nic innego jak menu. Po wejściu w menu pierwsza z możliwości, czyli ustawienia wyświetlacza. Po wejściu w ten podfolder pierwsze, co możemy zmodyfikować, to język urządzenia. Kolejna kwestia, jasność ekranu.
Następnie możemy aktywować lub dezaktywować blokadę ekranu, dodatkowo określić czas, po którym ma się ten sterownik zablokować. Kolejna z zakładek, czas podświetlania ekranu, również może być przez użytkownika modyfikowana. Dźwięk klawiszy, aktywacja diody zasilania, czułość samego sterownika, jak i kompensacja temperatury. Na etapie pierwszego uruchomienia dokonywanego przez autoryzowany serwis możemy aktywować pracę sterownika jako termostat pokojowy. Czyli w gruncie rzeczy sterownik, który jest w urządzeniu, może pełnić funkcję termostatu pokojowego, czyli może odczytywać aktualną temperaturę. Gdy sam sterownik zamontowany jest w miejscu, gdzie temperatura jest przekłamywana, na przykład blisko źródeł ciepła, możemy przy pomocy kompensacji zbilansować tą różnicę, by sterownik odczytywał jak najbardziej rzeczywistą temperaturę. I ostatnia z zakładek ustawienia czasu dźwięku alarmu. Wracając natomiast do menu głównego, kolejna z zakładek data i godzina. To właśnie w tym miejscu użytkownik może ustawić aktualną datę oraz godzinę. Wracając do menu głównego, kolejna z zakładek to harmonogram, gdzie użytkownik ma możliwość określenia kilku funkcji, gdzie pierwsza z nich to ustawienia wyłączenia oraz załączenia urządzenia. Mamy tutaj dwie możliwości. Harmonogram dzienny oraz harmonogram tygodniowy. Jaka jest różnica między tymi parametrami? W gruncie rzeczy bardzo prosta. Gdy ustawiamy harmonogram dzienny, od poniedziałku do niedzieli urządzenie będzie pracować względem ustawionych przez nas wartości. Gdy natomiast chcielibyśmy, by w poszczególne inne dni tygodnia urządzenie realizowało pracę troszkę inaczej, wykorzystujemy w tym celu harmonogram tygodniowy. Samo poruszanie się po harmonogramie dziennym to przede wszystkim określanie godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obowiązującego harmonogramu. Gdy wejdziemy przy pomocy przycisku zębatki w poszczególny parametr, pierwsze co, określamy godzinę i minutę rozpoczęcia. Kolejna z zakładek to oczywiście zakończenie, również godzina oraz minuty zakończenia. Tryb pracy. Mam tutaj do wyboru ciepłą wodę użytkową, tryb grzania oraz tryb chłodzenia. I docelową dla niego temperaturę. Po ustawieniu tych parametrów wracam przyciskiem lubka i aktywuję parametr. Aktywujemy go przyciskiem M. To jest bardzo ważne. Jest to również tutaj zawarte w dolnej części wyświetlacza. Gdy natomiast chcemy określić harmonogram tygodniowy, przechodzimy do tej zakładki, gdzie najpierw określamy dni tygodnia, w których urządzenie ma pracować inaczej niż w odniesieniu do ustawionego przed chwilą timera. A zatem przy pomocy strzałek przechodzimy do konkretnych dni tygodnia, które zaznaczamy klawiszem zębatka i w naszym przypadku będzie to środa, czwartek i piątek. Strzałką przechodzimy na następną stronę, zatwierdzając to zębatką. Naszym oczom ukazuje się dokładnie ten sam obraz, który widzieliśmy przed chwilą w zakładce timer. I ustawiamy te parametry dokładnie tak samo. Od tego momentu urządzenie od poniedziałku do środy będzie pracować w parametrach w odniesieniu do timera, natomiast w pozostałe dni wybrane przez nas przed chwilą urządzenie będzie pracować w odniesieniu do ustawionego harmonogramu tygodniowego. Wracając, kolejna z zakładek to wyłącz timer, czyli nic innego jak możliwość dezaktywacji ustawionych przez nas parametrów. To wszystko, jeśli chodzi o ustawienia harmonogramu włączenia oraz wyłączenia. Wracając do głównego podmenu przyciskiem lubka, kolejny z podpunktów to ustawienie czasu dezynfekcji. Przypomnę tylko, że dezynfekcja ma kluczowe znaczenie celem utrzymania należytej czystości wody bieżącej w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Mówiąc wprost, dezynfekcja ma na celu eliminację bakterii legionelli, które mogłyby się w tej wodzie namnażać. A zatem w pierwszej kolejności jesteśmy w stanie aktywować lub dezaktywować przeprowadzanie trybu dezynfekcji. W następnym kroku określamy godzinę rozpoczęcia tego procesu. W następnym kroku przy pomocy kursora w dół określamy dni tygodnia, na przykład wtorek. I od tego momentu proces dezynfekcji będzie przeprowadzany co wtorek o określonej przez nas godzinie. Kolejna z dostępnych zakładek to timer trybu cichego. Sam tryb cichy ma na celu przede wszystkim ograniczenie głośności urządzenia. Odbywa się to poprzez ograniczanie częstotliwości pracy sprężarki. Zatem po wejściu w tą zakładkę naszym oczom ukazuje się dość podobny obrazek do tego, co widzieliśmy w trybie dezynfekcji. Czyli mamy możliwość aktywacji lub dezaktywacji tego procesu. W kolejnym podpunkcie mamy do wyboru poziom. Te poziomy są dwa, gdzie jedynka oznacza
delikatne ograniczenie. Dwójka to jest maksymalne możliwe ograniczenie częstotliwości pracy sprężarki, co oczywiście przekłada się na głośność urządzenia. W kolejnym podpunkcie określamy godzinę oraz minutę rozpoczęcia i zakończenia obowiązującego harmonogramu trybu cichego. Tutaj mała różnica, ponieważ by aktywować ten tryb, musimy kliknąć zębatkę, by wyświetliła nam się zielona ikona, która informuje nas o tym, że ustawiony harmonogram będzie aktywowany. I ostatnia z zakładek, pompa cyrkulacyjna. Gdy w naszej instalacji ciepłej wody użytkowej występuje zewnętrzna pompka cyrkulacyjna, może ona oczywiście być podłączona do automatyki urządzenia. A zatem przy pomocy sterownika do pompy ciepła Rotenso HitMe możemy kontrolować jej pracę. Po wejściu w tą zakładkę możemy określać godzinę rozpoczęcia pracy zewnętrznej pompki cyrkulacyjnej. Określamy godzinę oraz minutę rozpoczęcia, aktywując ustawianą przez nas wartość przy pomocy klawisza zębatki. Znowu, gdy jest on podświetlony na zielono, jest to dla nas informacja, że ten harmonogram jest obowiązujący. Natomiast opuszczając zakładkę harmonogram, trafiamy z powrotem do menu głównego. Kolejny z podpunktów to ustawienia sieci Wi-Fi. Właśnie w tym miejscu jesteśmy w stanie przeprowadzić proces integracji naszego urządzenia z aplikacją na smartfona. Co istotne, cały proces parowania urządzenia z aplikacją jest tutaj opisany krok po kroku. I słuchajcie, kolejna z zakładek, czyli parametry. Tutaj przede wszystkim mamy podgląd na ustawione przez nas wartości trybów pracy, docelowych temperatur zarówno dla pierwszej, jak i drugiej strefy grzewczej. Możemy oczywiście tutaj te parametry modyfikować. Kolejna z zakładek, czyli tryb zasilania, gdzie użytkownik ma możliwość określenia parametrów pracy urządzenia. Tryb standard to praca w optymalnym algorytmie, tryb turbo, czyli wykorzystanie pełni mocy urządzenia ze względu na aktualne warunki atmosferyczne, tryb ekonomiczny, czyli możliwie najniższe zużycie energii elektrycznej ze względu na panujące warunki oraz tryb automatyczny, gdzie urządzenie w odniesieniu do panujących warunków dobiera optymalne rozwiązanie. Kolejna z zakładek, czyli dezynfekcja. Jest to kolejne miejsce, gdzie możemy zadecydować o aktywacji lub dezaktywacji przeprowadzania przez urządzenie trybu dezynfekcji. W dalszej części możemy określić docelową temperaturę dla tego trybu dezynfekcji. Domyślnie jest to 70 stopni, natomiast możliwości modyfikacji tej temperatury między 60 a 70 stopni. Kolejna zakładka, maksymalny cykl dezynfekcji, czyli określamy maksymalny czas przeprowadzania przez urządzenie procesu dezynfekcji. I ostatnia zakładka z tym związana, czyli nic innego jak czas utrzymywania tej docelowej temperatury dla dezynfekcji. Czyli jeżeli wcześniej określiliśmy 70 stopni jako docelowa temperatura, to w tym przypadku urządzenie przez minimum 15 minut będzie starało się ją utrzymać. Kolejne podpunkty to krzywa grzewcza. Urządzenie oczywiście posiada wbudowane krzywe grzewcze. Natomiast skupiając się na logice ustawiania tych krzywych grzewczych, musimy sobie je niejako podzielić. Bo podział tych krzywych grzewczych jest przede wszystkim pomiędzy strefę L oraz strefę H. Zobaczcie, że pierwsze krzywe grzewcze ponumerowane od 1 do 8 na samym końcu mają oznaczenie L. Są również krzywe grzewcze ponumerowane od 1 do 8 z oznaczeniem H. Różnica jest bardzo prosta. Krzywe grzewcze z oznaczeniem L odnoszą się do odbiorników niskotemperaturowych, czyli na przykład ogrzewania podłogowego. Krzywe grzewcze z oznaczeniem H odnoszą się natomiast do odbiorników wysokotemperaturowych, czyli grzejniki lub na przykład klimakonwektory. A zatem użytkownik ma możliwość wyboru krzywych grzewczych. One oczywiście są opisane w instrukcji obsługi. Musimy natomiast pamiętać, że krzywa grzewcza z oznaczeniem 1 to nic innego jak najwyższy parametr wody wyjściowej przy aktualnej temperaturze zewnętrznej. Krzywa grzewcza numer 8 to dla analogicznej temperatury zewnętrznej najniższa temperatura wody wyjściowej. Oczywiście mamy możliwość ustawienia 9 krzywej grzewczej. Jest to krzywa grzewcza, która może być przez nas ustawiona w sposób indywidualny. One są podzielone na dwa rodzaje. Możemy ustawić 9 krzywą grzewczą dla trybu chłodzenia, jak i dla trybu grzania. Ta 9 krzywa grzewcza dla chłodzenia ma oznaczenia C. C1, C2, C1, C2. Natomiast dla trybu grzania mamy oznaczenia H, H1 oraz H2. Różnica między nimi to jest oczywiście różnica w trybie pracy, natomiast za każdym razem chcąc ustawić 9 krzywą grzewczą, określamy 4 podpunkty, w których urządzenie tworzy funkcję liniową, określając parametry pracy urządzenia. A teraz pokażę Wam, w jaki sposób ustawiać 9 krzywą grzewczą. Skupmy się na krzywej grzewczej dla trybu ogrzewania,
Tak jak wspominałem, T z oznaczeniem C to jest dla chłodzenia, T z oznaczeniem H na końcu to jest dla trybu grzania. A zatem mamy tutaj cztery parametry, które nam określą tą dziewiątą krzywą grzewczą. Pierwsze dwa, czyli H1 oraz H2, to jest określenie temperatury zewnętrznej. I tutaj w H1 punkcie mamy temperaturę 7 stopni, w punkcie H2 minus 5. Natomiast dalsza część oznaczeń, czyli TW out 2 dla H1 oraz dla H2, to jest określenie temperatury wody wyjściowej. Więc przekładając to na rzeczywistość, przy temperaturze 7 stopni na plusie, temperaturze zewnętrznej, pompa ciepła na wyjściu będzie starała się utrzymywać około 28 stopni Celsjusza. Natomiast przy temperaturze zewnętrznej minus 5 stopni Celsjusza, nasze urządzenie będzie dążyło do docelowej temperatury wynoszącej 35 stopni Celsjusza. Między tymi dwoma punktami algorytm urządzenia tworzy funkcję liniową, co powoduje, że definiujemy dziewiątą krzywą grzewczą. Kolejne zakładki w menu użytkownika to przede wszystkim odszranianie ręczne. W tym miejscu użytkownik ma możliwość wymuszenia przeprowadzenia przez urządzenie procesu odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej. Dalej idąc, historia kodów błędów, gdzie wyświetla się nam zestawienie występujących w urządzeniu błędów. Kolejna z zakładek, czyli grzałka zbiornika. W sytuacji, gdy nasz zbiornik ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w dodatkową grzałkę wspomagającą i jest ona podłączona do automatyki urządzenia, mamy możliwość w tym miejscu wymuszenia pracy tej grzałki wspomagającej. Kolejna z zakładek, czyli gorąca woda, czyli nic innego jak program szybkiego wygrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej. Po aktywacji tego trybu urządzenie stara się pełną mocą wraz z dodatkowymi źródłami ciepła, takimi jak grzałka wbudowana w urządzenie lub grzałka w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, w jak najkrótszym czasie dogrzać wodę do domyślnej temperatury 60 stopni Celsjusza. To jest bardzo korzystne w przypadku, gdy zależy nam na szybkim i efektownym wygrzaniu wody w jak najkrótszym okresie czasu. I kolejna z zakładek, czyli dodatkowe źródło ciepła. Wykorzystywana przez użytkowników w sytuacji, gdy urządzenie współpracuje np. z kotłem gazowym. W tym miejscu możemy właśnie wymusić pracę tego dodatkowego źródła ciepła. I jedna z ostatnich zakładek, tryb wakacje. Naszym oczom ukazują się dwa warianty. Wakacje oraz wakacje w domu. Skupiając się na pierwszej z nich, to przede wszystkim możliwość określenia startu i zakończenia obowiązującego trybu. W przypadku ustawienia trybu wakacje możemy zadecydować, które tryby mają być aktywne podczas naszej nieobecności, a które chcemy zdezaktywować. Wracając i przechodząc do trybu wakacje w domu, nic innego jak znowu określenie startu oraz zakończenia tego trybu. Różnica natomiast jest taka, że w trybie wakacje w domu możemy ustawić dodatkowe harmonogramy. Czyli w przypadku, gdy chcielibyśmy, by urządzenie w dalszym ciągu realizowało swoją pracę, ale nie chcemy modyfikować ustawionych przez nas wcześniej harmonogramów, możemy włączyć tryb wakacje w domu, określając datę oraz datę zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia i indywidualnego harmonogramu dla właśnie tego trybu. Czyli dzięki temu nie musimy modyfikować ustawionych harmonogramów, możemy stworzyć nowe, które będą obowiązywały tylko w chwili, gdy ten tryb zostanie przez nas aktywowany. A odbywa się to dokładnie tak samo, jak rozmawialiśmy o tym podczas omawiania harmonogramów, czyli przy pomocy kursora określamy start oraz koniec zakończenia konkretnego harmonogramu, wybieramy tryb pracy oraz docelową temperaturę. Przypominam, że aktywacja przy pomocy przycisku M. Wracając do menu głównego, ostatnia z zakładek to ustawienia zaawansowane. To jest właśnie to miejsce, gdzie autoryzowany serwis na etapie pierwszego uruchomienia konfiguruje pompę, by była dostosowana do Państwa potrzeb. Mam głęboką nadzieję, że przygotowany przez nas materiał pomoże Wam obsługiwać pompę Rotenso Hitmi. Jeżeli macie dodatkowe pytania, zostawcie komentarz. Zachęcam Was natomiast do zostawienia łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka, by być z nami na bieżąco. Do usłyszenia!